Witajcie, drogie dziewiarki, w styczniu. Styczeń, nowy rok, nowe włóczki, nowe dzianiny. I chciałabym, żeby to pierwsze spotkanie w tym roku pokazało Wam, głównie pokazywałam zazwyczaj włóczki i czasami dzianiny z tych włóczek. A dzisiaj, proszę zerknijcie, tak na początek roku, od początek roku owocował u nas ukończeniem wielu dzianin, więc dzisiaj jest mniej włóczek w filmie, a będą pokazane dzianiny i chciałabym, żeby właśnie to pokazanie dzianin zaowocowało tym, żebyście widziały inspirację, którą można czerpać z motka, gdzie można wykonać z tej samej włóczki różne projekty na różnej grubości drutach i to będą zupełnie inne dzianiny. To jest film o różnych obliczach dzianin wykonanych z włóczek dostępnych w naszym sklepie. I tak to nie tylko ja wydziergałam, to wydziergał zespół Inusia, Stasia i ja. Tyle w ostatnim czasie zrobiłyśmy. I jako pierwszą z rzeczy chciałabym Wam pokazać włóczkę niezwykłej urody. Jest to Kaszmir Light. Kaszmir w większości w składzie jest kaszmir i poliamid, jest bardzo lekka, w dzianinie przypomina piórko i jest naprawdę niezwykle miękka. I jako właśnie pierwszy z przykładów wykorzystania akurat tego koloru śmietankowego, taka wanilia, to jest czapka wykonana przez Inusię. Jest to czapka wykonana na drutach w okolicy piątki, zwykłym ściegiem ściągaczowym. Zwykły ścieg właśnie wykonany w formie czapki nadał tej dzianinie właśnie taką lekkość i ciepło naprawdę niezwykłe płynące z tego motka na taką właśnie dużą czapkę, którą można sobie zawinąć. O, tutaj pokażę. O tak, można ją sobie zawinąć i ma się ściągać. Zostały wykorzystane dwa motki włóczki. Z jednego motka byłaby czapka albo na grubszych drutach wykonana, bo to jak wiadomo grubość drutów robi różnicę i używając grubszych drutów mamy więcej udziergu z motka, więc to są dość małe druty na tę włóczkę w okolicy piątki i dwa motki włóczki. Czapka piękna, jako komplet do czapki powstał komin. Komin został wykonany z jednego motka włóczki Sky Dropsa. Także pasujące do siebie kolorystycznie dwie dzianiny. Jedna grzeje szyję, druga grzeje głowę. Tylko jeden z przykładów wykorzystania włóczki Kashmir Light. To tutaj mam właśnie czapkę i komin. A jako inny przykład, ja się pokusiłam o wykonanie sweterka. Sweterek w zamyśle mały, dopasowany. Tutaj nitki wystają, ponieważ on jest w trakcie pracy. Z wykorzystaniem trzech kolorów włóczki, ponieważ jak to u mnie bywa, nie mogłam się zdecydować, który z nich. Każdy mi się podobał. No to postanowiłam wykorzystać wszystkie trzy. Tutaj mam korpus dziergany w częściach z wykrojoną pachą, z dekoltem zszywane. Do zszycia użyłam nici włóczki Merino 400 Lace w pasującym kolorze. Tak tutaj wygląda zszycie. Po lewej stronie jeszcze nitki są nieschowane, więc nie będę pokazywać, jak wygląda po lewej, bo na razie jeszcze nie wygląda. Tutaj mam rękawek jeden skończony. O proszę. Skończony rękaw, również w trzech kolorach. Chciałam wykorzystać resztki tego właśnie bursztynowego, tego bakłażana i tego antycznego różu. Niebawem będą połączone. I to właśnie jest następny przykład, że tę samą włóczkę, którą Inusia wydziergała na drutach numer 5, ja dziergam na takich grubych drutach. To są druty numer 8. I ta włóczka dziergana właśnie na drutach numer 8 również wygląda lekko. Nie prześwituje za bardzo, zerknijcie, czy prześwituje. Według mnie nie prześwituje.
Dzianina jest bardzo lekka, sprężysta, tak pracuje, że to będzie rękaw. No to, ponieważ druty numer 8 to są grube druty, zazwyczaj dziergam taki na drutach do piątki, więc dzianina powstaje dosyć szybko. Także tutaj jest przykład wykorzystania włóczki Cashmere Light na dwóch grubościach drutów, 5 i 8, dwie różne dzianiny w zupełnie innym stylu i każda z nich ma swój niepowtarzalny urok. Także tutaj włóczka Cashmere Light. Tutaj chciałabym Wam pokazać trzy dzianiny, trzy czapki wykorzystujące ten sam wzór, a wyglądające zupełnie inaczej. Zerknijcie. To jest czapka z włóczki Lajany, która jest dostępna od paru dni w naszym sklepie. Tu też jest Lajanel. A tu jest włóczka Citrona 100. One wszystkie są wykonane na tej samej zasadzie, czyli wykorzystują trzy lewe, jedno prawe w różnych konfiguracjach. Tutaj wykorzystana jest na takim bardzo w kolorku bardzo rzucającym się w oczy. Inaczej się to prezentuje, proszę zerknijcie. Jest to wzór bardzo plastyczny, według mnie przeznaczony głównie na grube włóczki, ponieważ na grubych włóczkach pięknie właśnie wygląda to prawe oczko. I teraz tak, powiem Wam, jak się to robi. To się robi naprawdę bardzo prosto. Trzy lewe, ściągacz jest zawsze jedno prawe, jedno lewe. I w momencie, gdy decydujemy, że wystarczy już nam ściągacza, przechodząc do wzoru, ja nie zmieniałam grubości drutów, Inusia tutaj zmieniała grubość drutów na większe, ja nie zmieniałam grubości drutów, przechodzimy w ten sposób, że tam, gdzie miałyśmy prawe oczko, zostaje prawe oczko i zostawiamy sobie segment lewych oczek, czyli przerabiamy trzy oczka lewe, potem znów jedno prawe. I ta krzywizna powstaje, gdy co drugim okrążeniu, ponieważ czapkę, no wiadomo, dziergamy na okrągło, w co drugim okrążeniu przesuwamy sobie o jedno oczko, czyli robimy takie skrzyżowanie, taki mały warkoczyk, jeden na jeden, gdzie to pierwsze, gdzie to oczko prawe przechodzi bardziej sobie na lewo. To oczywiście można wykonać w tę stronę. W drugą stronę się mogą fale układać. Także co drugie okrążenie, jedno oczko prawe jest przerabiane jako oczko przekręcone i przełożone z oczkiem lewym. Jako mały taki warkoczyk, nazwijmy to. Więc tutaj jest właśnie tak pokazane. Tutaj jest tak. Można to robić w każdym okrążeniu. Wtedy linia tego oczka będzie szybko następowała. Zerknijcie tutaj. Tu widać, że tutaj było robione w każdym okrążeniu. Przekładane i przekładane jako oczko prawe na oczkach prawych, bo to nie musi być wykonywane na oczkach lewych, chociaż na lewych bardziej ich widać. Także tutaj w każdym okrążeniu sobie przekładamy, a tutaj przekładamy w co drugim okrążeniu. A tutaj mamy wzór pokazany, gdzie w ogóle nic nie przekładamy, tylko podciągamy je w górę jako oczko przerabiane co drugi rząd. Także tutaj jest w taki sposób malowanie tym prawym oczkiem na lewym jerseyu. Tutaj tak, a tutaj jest Stasi czapka. A Stasia zrobiła w ten sposób, że to jedno oczko przerabiała w drugą stronę, czyli na prawo i na prawym tle. Także pokazuję Wam właśnie trzy oblicza włóczki Lajanel, zrobionej w bardzo podobnym wzorem, a wyglądające zupełnie inaczej. Także tutaj są prace Inusi i Stasi, czapki z włóczki Lajanel. Na taką czapkę potrzeba jeden motek włóczki, także z tym pomponem. Także włóczka jest bardzo wydajna. Inna zrobiła jeszcze, ponieważ jedna z czapek jest dla dziecka, więc z motków, które jej zostały, zrobiła taki mały kominek dla synka. Synek ma 7 lat, więc szyjka jeszcze jest chuda, więc kominek pasuje. Także tu są przykłady wykorzystania włóczki Lajanel. A ja zrobiłam z włóczki 100 od Citrona i to jest prawie jeden motek. Zostało mi trochę, mógłby być pompon jeszcze. Malowanie prawym oczkiem na lewym jerseyu. Także zachęcam Was do
do kombinowania, do przekładania oczek, ponieważ czapki mogą naprawdę na milion różnych sposobów być wykonane. Idąc dalej, gdzie fantazja dziewiarska sięga, przykład wykorzystania dwóch motków włóczki Maxi VIP od Lane Gatto. Jest to piękna mieszanka kaszmiru z wełną merino. Ściągacz jest podwójny. Tu jest taki delikatny wzorek przekładanych oczek. Kończy się pomponem. Składana, w uszy grzeje bardziej. Po praniu zrobiła się taka właśnie ciepła i lejąca. Taki właśnie ten kaszmir nadał temu takiego luksusowego wykończenia. Także tu jest Maxi VIP włóczka. Idąc dalej, co może wymyślić dziewiarka, gdy widzi różne motki? To jest, proszę, zerknijcie. To jest przykład wykorzystania jednego motka włóczki Merino Plus Color od firmy Lankyards. Jeden motek. Cieniowania się pięknie ułożyły. Do tego motka inna dodała jeden moteczek włóczki ekstra klasy moherku od Citrona. Także ten moherek nadał temu właśnie takiej puszystości. To jest chyba jej najcieplejsza czapka, jak mówi, więc połączenie tych dwóch włóczek dało piękny materiał na zimową, grubą czapę. Jako że ciągle mamy nadzieję, że zima sobie o nas przypomni i jednak nadejdą jakieś mrozki i będzie może jeszcze śnieg, także czapki warto mieć. I to właśnie styczniowe spotkanie miało na celu pokazanie Wam, że dziergamy czapki, pokazujemy różne oblicza naszych włóczek. Tu jest oblicze połączonych dwóch nitek włóczki Merino Plus. Kolor z moherkiem ekstra klasy. Mariaż doskonały tych niteczek. Zawsze pociągała mnie niebieskość moheru Meistersztyk od Citrona. A ponieważ wydziergałam jakiś czas temu czapkę rybią łuską w podobnych kolorach, no to nie pozostało mi nic innego, jak wydziergać sobie coś na szyję. I to jest wykorzystanie trzech motków tej włóczki na drutach numer 6. Robótka bardzo, jak to mówimy, telewizyjna, czyli nie wymagająca patrzenia. Grube druty gwarantowały szybki efekt. No i tak, no mam szalik, mam. Także szalik jest cudownie ciepły, bardzo go lubię. Zachęcam Was do próbowania włóczki Meistersztyk dla osób, które lubią mieć ciepłe dzianiny, ponieważ dzianiny z tego są naprawdę bardzo ciepłe, a w ostatnim czasie na naszej stronie pojawił się przetłumaczony wzór na komin z dwóch motków włóczki Meistersztyk, także można mieć nie tylko szal, bo to są trzy motki, ale można mieć z dwóch motków komin w dwóch kolorach. Ja nie dziergam zazwyczaj dzianin użytkowych do domu. No tak jakoś sobie zawsze żartuję, że jak czegoś nie mogę założyć na siebie, to mnie się tego dziergać nie chce. No to taki żart. Oczywiście chciałam Wam pokazać włóczka Ribbon. Włóczka Ribbon od Jarnartu. Jest to taki tasiemka, mieszanka bawełny z poliestrem i wiskozą. Płaska. Ponieważ ostatnio przybyło dużo kolorów, no pomyślałam sobie, tak troszkę pozazdrościłam Danusi, która pracuje w Łodzi i ona właśnie specjalizuje się w dywanikach, koszyczkach, różnych takich użytkowych dzianinach. Tak pozazdrościłam jej i powiedziałam: Danusia, jak mam zrobić dywanik do łazienki? Ona powiedziała: weź grube druty. Wzięłam najgrubsze, jakie miałam w zestawie, były to druty numer 8. Nabierz oczek, no chyba było z 50 oczek. I przerabiaj sobie prawymi. Więc z dwóch motków Ribbona mam dywanik do łazienki. No nie mogę go na siebie założyć. Myślę, że nie jest to moje ulubione taka branża, w której się specjalizuję w użytkowych takich do domu. Jednak wolę wydziergać sweterek, czapkę, szalik. No ale każda dziewiarka całe życie się uczy, więc Danusia, zadanie spełniłam, wydziergałam dywanik do łazienki. Także mam. Ponieważ jakiś czas temu nabyłam takie wypełnienia do poduszek,
Więc myślę, że jeszcze poduszka przede mną, ale nie z tego myślę, tylko właśnie z czegoś, co jest bardziej miękkie, takie, do którego się lepiej przytulić, bo no to ma służyć jako podstawa w łazience koło kabiny prysznicowej. Także wykorzystanie włóczki Ribbon, która właśnie w ostatnim czasie zyskała bardzo dużo kolorów. No i tutaj jeszcze jako ostatni punkt dzisiejszego spotkania. Włóczka Flowers ma u nas naprawdę wiele kolorów. To jest przykład ostatniego rzutu nowych kolorów, jakie trafiły do sklepu. Jest ich dużo. Jeden motek wystarcza na sporej wielkości chustę szydełkową, drutową. Wiem, że panie robią z tego spódniczki, dorabiają na przykład w kolorze później jeansowym, jak tutaj się kończy, dorabiają sobie górę spódniczki. Czasami dziergają sukienki z tego. Jest to włóczka letnia, ale już mamy styczeń, więc trzeba się już rozejrzeć za włóczkami, które będą materiałami na letnie dzianiny. Także włóczka Flowers, kolorów mnóstwo, nie wiadomo, które wybrać. No i dziś chciałam właśnie pokazać różne oblicza dzianin wykonane z naszych włóczek. A niebawem pokażę następne rzeczy, następne włóczki. Idzie lato, idzie wiosna. Także dziergajmy, zostańcie z nami, pokażcie, co dziergacie, komentujcie, bądźcie z nami. Jak wam się film spodobał, zostawcie łapkę w górze. Jak się nie spodobał, nie musicie zostawiać łapki w dole. Także bardzo wam dziękuję za uwagę i do następnego razu.